Dzień dobry. Dzisiaj to ja sama jestem. Chciałabym was dziewiarki przywitać, ponieważ Mariolcia siedzi sobie w kąciku, dzierga cichuteńko, żeby nam nie przeszkadzać, a dzisiaj to ja będę gwiazdą tego odcinka. Chciałabym wam pokazać sposób na zrobienie kieszonek tego typu wpuszczanych. Tak jak ja mam tutaj w sweterku. Wszystko się zaczęło od tego, od tej włóczki. Jest to włóczka Viola, którą mamy od niedawna w sprzedaży. Moim zdaniem włóczka całoroczna. Możemy latem zrobić sobie sweterek na wieczorki, troszkę zimniejsze. I tak jak ja teraz, mamy blisko wiosnę. Mam gotowy sweterek, jestem przygotowana na wiosnę. Zimą go również będę ubierała. A włóczka Viola to skład meryno, alpaka, bawełna i troszeczkę poliamidu. Także tak jak widać, kolorki, wprawdzie nie mam wszystkich kolorków, które my mamy w sprzedaży, ale można coś z tego wybrać u mnie w sklepie. Wybierając kolorki, a że co niektóre osoby z mojego otoczenia wiedzą, że lubię kolory, więc skusiłam się na każdy inny motek. No i tak jak widać, sweterek ma 6 kolorów. Podjęłam wyzwanie zrobienia połączenia tych kolorów ze sobą. Wprawdzie prucie było nieuniknione, bo nie podobało mi się, ale ogólnie chyba w całość jest dobra. Zrobiłam ozdobne kieszonki wpuszczane, żeby nie było monotonnie. Na zielonym tle wystaje czerwona kieszonka, a na czerwonym tle wystaje zielona część kieszonki. I dzisiaj chciałabym pokazać mój sposób na zrobienie takich kieszonek właśnie. Przygotowałam sobie już zrobioną próbkę z kieszonką, bo gdy robiłam z tej włóczki, to nawet gdy pomyliłam się przy zszyciu, nie widać tego, bo jest włóczka mechata. Ale z kolei, gdy zrobiłam z gładkiej włóczki, no to musiałam uważać, żeby były równe oczka. I tu mam przygotowaną próbkę, że widać jak jest zrobione. A teraz będę chciała wam pokazać, jak to zrobić. Potrzebujemy do tego dwa druty tej samej grubości. Dłuższy, co robiłam dzianinę na nim, i krótszy, żeby tylko nabrać część oczek. Nitkę zapasową długości dowolnej, bo będziemy ją wrabiać, igiełkę, no i nożyczki, ale ponieważ ja już sobie przycięłam, więc nie potrzebujemy. Mam zrobiony kawałeczek już, dajmy na to, jest to mój sweterek. I teraz zacznę przerabiać. Robiąc tą próbkę, nauczyłam się, albo może zrobiłam poprawnie oczko brzegowe. Ponieważ zazwyczaj tak jak robiłam, to oczko brzegowe nie wychodziło mi fajnie. Ale tym razem udało się, no i jestem bardzo zadowolona. I teraz tak, przerobiłam sobie kilka oczek, tyle co potrzebowałam. Wezmę dodatkową nitkę i wrobię ją, nie urywając tej mojej głównej nitki. No i dajmy na to, zrobimy 10 oczek, albo około 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, akurat mi nitki wystarczyło na 10 oczek. I mam kawałeczek przerobiony. Tu mi wisi niteczka. I co dalej? Więc tą przerobioną nitkę zapasową cofam sobie na drut lewy z powrotem, żebym mogła dalej to dziergać.
Mamy dziesiątkę. I jestem na początku, właściwie w miejscu, gdzie zostawiłam tą nitkę. I teraz to, tu przytrzymuję sobie niteczkę i przerabiam sobie oczka dalej. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tu muszę tą nitkę przytrzymać. To jest 10 oczek przerobionych i robię dalej do końca. Jestem już na końcu rzędu. I tak jak tu widać, jest moja dodatkowa nitka. I przerabiam robótkę do samego końca. Jeżeli potrzebujemy, tak jak ja zrobiłam, dwie kieszonki dla ozdoby, no to tyle razy wrabiamy tą dodatkową nitkę. I przerabiamy do końca robótkę, jak już nam, ile nam potrzeba. Ja tu przerobię kilka rządków, żeby można było zobaczyć dokładnie, jak to wygląda. Dobrze, to już mam koniec. Teraz nożyczki wezmę, obetnę tu kawałek, żeby można było robić, przerobić dalej. No i zakończę tu sobie. W ten sposób na razie mamy część robótki zrobioną. Teraz wezmę druty. Dwa. I będę nadziewała tak, żeby mi tutaj oczka weszły, ponieważ pierwszy rządek wierzchniej części będę robiła najpierw lewymi oczkami. Więc nabieram sobie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu nabrałam jeden drucik i teraz drugi. I teraz muszę sobie nabrać tak, ponieważ 10 oczek, to tu będzie 10 oczek, ale tutaj na górze będzie 9 oczek, ponieważ tu jak widzimy oczko puste, to jest część oczka. Więc tutaj nabiorę jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme i dziewiąte. I mam na zapasowym drucie. Mam dwa druty. A tutaj niteczkę spod spodu wyciągam. Tym sposobem. O, i mam dziurę na kieszonkę. Teraz muszę odnaleźć brzeg. O, jest brzeg motka i zaczynam. Nie chciałam się bawić w dodatkowe nitki, nabieranie, tylko od razu mam dwa jednakowe rozmiary drutów i mam później tylko przerzucę się na ten drugi drut. I teraz tak, ponieważ brzeg w kieszonce jest ładny i bardzo fajnie się zagina, gdy zrobimy tutaj lewe oczka. I ja zrobiłam lewe oczka pierwszy rządek i drugi rząd też lewe oczka, ponieważ tu w środku muszę mieć dwie prawe strony do siebie. Więc nabrałam oczka i teraz przerabiam lewe. Tu zostawię sobie dłuższą niteczkę, żeby zszyć kieszonkę. I teraz tak. Zrobię tu kilka rządków, żeby pokazać, jak kieszonka będzie połączona. 3, 4, 5. O, chyba się pomyliłam w tym liczeniu. 2, 4, 6, 7 już mam. 8, 9, 10. Troszeczkę nam się te oczka naciągną, ale to nic nie szkodzi. I teraz. Teraz muszę zrobić też rządek lewych oczek, ponieważ musi mi się to ładnie zagiąć,
i na wierzchu muszę mieć prawe oczka, więc tu będą lewe oczka. Więc to będzie raz, dwa, trzy, cztery. Oj, troszeczkę te druty stukają, ale no niestety przy drucie to musi troszkę postukać. Bo gdybym nabrała na nitkę, to byłoby cicho. Ale taki kawalątek, to nie opłacało mi się już na niteczkę nabierać. O, i tu mamy już dwa rządki. Tu troszkę trzeba ponaciągać niteczkę, przytrzymać ją, żeby było. I pierwsze oczko i ostatnie przerabiam. Tu do kieszonki trzeba przerobić, żeby nam się później ładnie ułożyło. To jest drugi. Tu jest trzeci rządek. Teraz będzie czwarty. To jeszcze dwa rządki i przejdę do drugiej części kieszonki. Cztery. I teraz szósty, ostatni. I nie zakańczam robótki, tylko zostawię ją na drucie. Tą część kieszonki. Później jak zrobię tą drugą, to będę łączyła ją na tak zwane trzema drutami. O. I mam już kawałek kieszonki. Wprawdzie robiąc kieszeń prawidłową, zrobimy dłuższy kawałek, ale tak jak widać, po zagięciu będzie bardzo ładny brzeg. Teraz przejdę do tej drugiej części. Muszę tu sobie odciąć kawałek nitki, bo którąś z tych nitek będę zakańczać i użyję teraz dalszej. I teraz jestem. Tutaj nie robimy żadnych oczek lewych, jedziemy od razu z prawymi oczkami przez 6 rządków. Prawe, lewe jerseyem zrobimy całość, żeby ładnie wnętrze kieszonki, żeby ładnie wyglądało. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wprawdzie tymi krótszymi drutami to tak mniejszy komfort, no ale na kawałeczek to można się troszeczkę przemęczyć. Tu mamy drugi rząd. O, i szósty rządek już kończymy. I szósty. Zostawiamy robótkę na drucie. I teraz przełożę to, żebym miała to wszystko na lewej stronie i żeby mi się to ładnie połączyło. I teraz tak. Przesunę ten dłuższy drut i ten krótki. I będę zszywała trzecim drutem. I sobie nabieram tak. Tu się wbijam. I tu się wbijam. I przerabiam te dwa oczka razem. I tak wszystko będzie aż do końca. Zsuwam. I teraz znów dwa oczka razem. I lewym drutem ściągam
I teraz dalej, kolejne dwa oczka razem. Wsuwam je z drutów obu i przekładam jednym lewym drutem jak zakończenie robótki. I znów dwa lewym drutem i zakończenie robótki. I tak do końca. Wprawdzie z jednej strony mamy 9 oczek, z drugiej strony mamy 10. Ale to nie przeszkadza niczemu, bo ostatnie oczko zakończymy razem. I to nam się wszystko zgubi. Tak. Dochodzimy do końca. Teraz tutaj ostatnie dwa były. Zostało mi jeszcze jedno oczko, które przerabiam jako samo i przekładam. Pomocniczy drut odkładam. Obcinam sobie jakąś tam długość żyłki, niteczki, przepraszam, i przeciągam i mam zakończone. Ale to teraz co? Przechodzimy na prawą stronę. Możemy sobie tak ułożyć. I muszę to jakoś połączyć. Z tej strony nitka, z tej strony nitka. Ale ta nitka będzie mi bardziej pasowała do szycia. Już, bo tu mam kawałek. O, druty mogę sobie już odłożyć. A teraz wezmę, nabiorę sobie igiełkę i tak. Musimy to jakoś tak ładnie połączyć, żeby wyglądało, jakby było z jednej nitki. Tutaj oczka połączone są tak. Niteczka wychodzi mi, więc zabieram to sobie. Muszę to ułożyć tak, żeby się ładnie pokryło. O, i tutaj troszeczkę musimy popracować nad tym. Tu się oczka zgadzają, tu się zgadzają, więc z tej strony muszę to tak zaczepić. Więc biorę. Tu wbijam się od spodu. Tutaj w oczko. To oczko. Wbijam się tutaj. To, które było połówką od tej górnej części. Czyli wbijam się tutaj. Na spód. I łączę oczko. Teraz przechodzę tam do spodniej części. Przerabiając oczka brzegowe wszystkie, mam takie guski tutaj. I ja zawsze te guski łączę ze sobą. Wbijam się tu i tu. I kieszonkę łączę w ten sposób. Tu mam brzeg, tu mam ładnie zszyte, że mi będzie się zgrywało ładnie. I później tą nitkę przeciągnę przez oczka, które mi tutaj zostały na dole. Ale to już później. I teraz mamy tutaj drugą stronę. Z drugiej strony tu jest nitka. Tu się troszeczkę oczka wyciągnęły, więc musimy połączyć te oczka. O. Połączyć musimy to ze sobą. Tu nabiorę również igłę. Niteczkę w igiełkę i mogę zszywać.
żeby to ładnie wyglądało, to tak, tutaj się przebijam do góry i tu mam kawałeczek oczka. I to oczko łączę z tą częścią. I powstaje mi oczko, które zgubiłam. Tak jak widać, powstało ładne oczko. Mam nitkę z tyłu i teraz łączę boczki kieszonki. I później tylko nitki poprzewlekać, pochować i wychodzi fajna kieszonka. Niestety troszeczkę przy tej metodzie troszeczkę nitek pozostaje, ale tu muszę sobie oczka troszkę podciągnąć, bo poprzednio się troszeczkę ponaciągały i tym sposobem powstaje nam kieszonka. Tu mi się troszeczkę coś naciągnęło, ale myślę, że pokazałam fajną metodę do zrobienia kieszonki. Także mam nadzieję, że Wam się podobała moja kieszonka. Z tej strony tak, a z tej strony tak. Przy włochatej włóczce mamy większą możliwość pomyłki. Przy takiej gładziutkiej niestety musimy zrobić dokładnie. I to na tyle dzisiaj z tą kieszonką. Teraz chciałabym Wam pokazać włóczkę taką, no można powiedzieć, że już możemy ją nosić. Zakochałam się w niej i postanowiłam zrobić bluzeczkę. Jest to włóczka Camille od firmy Lang. Tutaj mam gama kolorów, jest przecudna. Możemy kolorki łączyć jak nam się tylko podoba. Ja połączyłam te kolory. W mojej bluzeczce będą takie kolorki. Tu jest bardzo dużo różnych. Jeżeli ktoś kocha zielenie z czerwienią, z bordowym, z fuksją, sam granacik, same beże mogą być. Także wybór jest wyśmienity. Pokażę Wam teraz moją zaczętą bluzeczkę, ale no, wydaje mi się, że już się zbliżam do końca. Tak układają się kolory. Włóczka, powiem szczerze, Fiora, Blum, Lino, troszeczkę gamy, wszystko razem połączone w taki melanżyk. Klientki często mnie pytają, jak układa się w robótce, więc tutaj w Camille widzimy, że jest super. Każdy kolor możemy ze sobą połączyć, bo w zieleni mamy troszkę żółci, w graniacie jest troszeczkę zieleni, pomarańczu, jakiś niebieski, tutaj niebieski też przechodzi, więc wszystko ładnie, płynnie się rozchodzi. Także niedługo będę miała fajną wiosenną bluzeczkę. Camille odłożymy. I chciałabym Wam pokazać naszą nową włóczkę, która jest od paru dni w sprzedaży. Jest to włóczka Copenhagen. Bardzo fajna. 100% bawełny organicznej, a włóczka ma strukturę tasiemki, ale takiej tasiemki nieoczywistej, nie całkiem płaskiej, tylko tak troszeczkę skręconej, zwiniętej. Tutaj mam zrobioną próbeczkę. Producent zaleca zrobić włóczkę na drutach 4,5, 4, 4,5, a my mamy zrobioną na drutach 5,5. Wydaje mi się, że tak na letnie wdzianko 5,5 jest fajnie, bo będzie przewiewne. Oczka są takie luźniejsze. Tutaj użyty został, Mariolcia zrobiła próbkę, użyła tutaj wzoru tej rybiej łuski, która była już parę odcinków temu pokazywana, ale możemy sobie zrobić każdy dowolny wzorek. Także jeżeli udał się mój występ, to bardzo dziękuję.
No i mam nadzieję, że do zobaczenia w którymś z kolejnych odcinków.